Okej, w tym tygodniu zakupy trochę mniejsze, chociaż robiłam je częściowo na 3, a nie 2 osoby, bo mój partner w tym tygodniu wraca. I wszystko łącznie wychodzi na 243 zł. I tutaj wliczam te zakupy, które widzicie tutaj. Robiłam je dzisiaj w Biedronce, w Lidlu. Mam jedno zamówienie z internetu. W zeszłym tygodniu byłam też w tym naszym takim sklepie z dobrymi wędlinami, serami, różnymi tego typu rzeczami, więc to też doliczam. Tam wydałam 60 zł, choć kupiłam 3 rzeczy, no ale nie komentujmy tego. I jeszcze doliczam wizytę w warzywniaku w zeszłym tygodniu. Tutaj też widzicie, owoców mam bardzo mało, bo właśnie też chcę warzywniak w tym tygodniu odwiedzić, ale jeszcze nie dzisiaj, bo chcę, żeby troszkę dłużej te rzeczy wytrzymały. Z mrożonek mamy dzisiaj tylko te frytki, które nam się akurat skończyły. No i niestety ubolewam nad tym, że zawsze jak te frytki w Biedrze mrożone są w promocji, to one są zawsze w promocji przy zakupie 2 opakowań. I dzisiaj stwierdziłam, że nie, po prostu nie mam miejsca na to w zamrażalniku, nie chcę mi się tego upychać, biorę rozsądnie tylko jedno opakowanie. I tak jak mówiłam, w kwestii owoców to skromnie, bo tylko borówki, bo akurat dzisiaj w Lidlu były w promocji. Z warzyw mamy batata, kilka pomidorów, mamy kurki, bo akurat, aha właśnie, no zapomniałam doliczyć, dobra, czyli powiedzmy nie 200, ile ja powiedziałam, 243 zł, czyli 263 zł, bo w zeszłym tygodniu przypomniałam sobie, że kupiłam kurki właśnie, bo jak byłam w tym warzywniaku, to tam pod sklepem stała taka starsza pani, która sprzedawała zebrane przez siebie kurki i właśnie miała takie, też mniej więcej takie porcje po 10 zł, a wtedy akurat w sklepach były droższe, więc wzięłam od niej 2 takie opakowania, a w tym tygodniu właśnie było też za 10 zł w Lidlu, więc wzięłam od razu tam, skoro już byłam. Mam też kukurydzę, która dzisiaj była w promocji w Biedrze przy zakupie 2. Bardzo lubimy kukurydzę gotowaną z odrobiną masełka, także chętnie zaczniemy już robić. Mamy paprykę i jeszcze rukolę. Odważyłam się kupić całe opakowanie. Zobaczymy, jak mi pójdzie jego zjedzenie. No zawsze w najgorszym wypadku mogę zrobić pesto, ale mam to pesto z rukoli jeszcze zamrożone, więc wolałabym być w stanie tą rukolę całą zjeść. Zobaczymy. Jakoś różne też pisaliście mi różne metody na przechowywanie rukoli, żeby dłużej się trzymała, ale no tak nie do końca to mi się wszystko sprawdza. W sensie u mnie by musiała stać naprawdę bardzo długo, a po prostu ona nie jest fizycznie w stanie. Także zobaczymy, jak z tym. No i tutaj właśnie mam jedną rzecz z tego sklepu, o którym Wam mówiłam. Ja tam kupiłam kilka plastrów baleronu i kupiłam kawałek przepysznego sera korycińskiego z suszonymi pomidorami. I jeszcze właśnie wzięłam ten słoik śledzi w sosie mango z brzoskwiniami i prażonym słonecznikiem. Ciekawe, także zobaczymy, jak to będzie smakować. Oczywiście te wszystkie słoiki tam tych paprykarzy i tych śledzi i tak dalej, no to są zawsze bardzo drogie, ale zobaczymy. Tutaj mam jeszcze sól, bo akurat nam się kończy. No i tutaj jest właśnie to jedno zamówienie, które zrobiłam na Allegro, czyli gluten pszenny, który właśnie mi się kończy. Ostatnio jak robiłam takie większe zapasy seitanu, to wtedy właśnie już mi się prawie wszystko skończyło, ale nie zamawiałam, ponieważ miałam zamrażalnik zapchany tymi seitanowymi moimi produktami. No ale teraz właśnie już pierwsze rzeczy zaczynają mi się kończyć i chciałabym zrobić przede wszystkim te takie moje kotlety, powiedzmy a la drobiowe z seitanu. Dlatego wzięłam taką porcję akurat 2,5 kg, żeby była oczywiście darmowa przesyłka. Tutaj mamy jeszcze majonez, mój ulubiony oczywiście z Biedronki, wegański. Dlaczego kupujemy wegański? Dlatego, że ma mniej tłuszczu i dzięki temu mniej kalorii, a smakuje idealnie tak samo jak zwykły, także nie ma się nad czym zastanawiać. Też dzisiaj na śniadanie chciałam zrobić croissanty. No, a że były w promocji przy zakupie 4, to wzięłam 4. Ostatnio zamroziłam jednego croissanta i powiem Wam, że to nawet całkiem się nieźle mrozi. No wiadomo, no te croissanty to i tak nie jest jakaś, wiecie, najwyższa półka. One nie są jakieś super chrupiące i tak dalej. I szczerze mówiąc, one tak naprawdę dużo w mrożeniu nie tracą. Także spokojnie, jak nie zjemy tego, to sobie te 2 czy 1 zamrożę. Tutaj mamy taką nowość z Lidla, czyli tą lidlową, freewayową Iced Tea Zero. Smak brzoskwiniowy, bardzo lubimy i jak zobaczyłam, że właśnie jest teraz w Lidlu, to stwierdziłam, że sobie spróbujemy. Czytam różne opinie, jedni piszą, że jest przepyszna, inni, że absolutnie niepijalna, także jestem ciekawa. O, dlatego tylko jedna butelka na spróbowanie i zobaczymy, czy będzie dobra. No, ponieważ dzisiaj wyjątkowo z młodą byłam na zakupach, to obiecałam jej, ponieważ były w gazetce biedronkowej, że te kubusie water są w promocji. To jest, jeśli nie znacie, to jest taki całkiem spoko produkt. Tutaj jest woda z niewielką ilością soków, także takie jak po prostu dziecko takie
młodsze, które powiedzmy jeszcze się nabiera na takie rzeczy, ma ochotę po prostu, żeby sobie kupić jakiś napój w sklepie, a nie chcemy, żeby to było coś tam super niezdrowego, to jest naprawdę okej. No ale oczywiście moje szczęście było takie, że w naszej Biedronce akurat tych waterów nie było, no ale już młodej obiecałam i tak naprawdę ona się zgodziła wcześniej wstać i pojechać ze mną na zakupy po to, żeby sobie wybrać te kubusie, więc kupiłyśmy w Lidlu już bez promocji. Do Lidla też pojechałam specjalnie po to, żeby kupić ten ser białkowy, niskotłuszczowy, który jest bardzo dobry, a wiecie, że z tym biedronkowym to niestety są ciężkie przeboje, te plastry się nie chcą odklejać od siebie i jest to bardzo frustrujące, także niestety tamtego sera nie będę kupować, ale ten jest bardzo fajny, plastry się odklejają bez problemu, całkiem nieźle się naprawdę roztapia, także polecam ten sobie wziąć. Mamy też ciasto francuskie, dlatego że młoda wymyśliła, że ona by chciała na przyjazd taty coś sama dla niego upiec. Także no stwierdziłam, bo oczywiście ona chce, żeby jak w największym stopniu mogła to robić sama, więc stwierdziłam, że najlepiej nam się sprawdzi takie właśnie ciasto francuskie. Może zrobimy do niego na przykład jakieś nadzienie z wiśni, czekolady, może coś takiego. Pomyślimy, no chcę, żeby to było takie naprawdę maksymalnie proste, żeby ona mogła mieć faktycznie to uczucie, że zrobiła to sama. I też akurat dzisiaj jakiś taki tydzień bałkański w Lidlu, więc wzięłam ciasto filo. Ciasto filo zawsze jak chcę coś z niego zrobić, bo na przykład znajdę jakiś przepis, to jego nie ma. A jak jest, to wtedy biorę spontanicznie, nie mam pomysłu, ale coś zgooglujemy i zrobimy coś z tego ciasta filo. Mamy też taką wieżyczkę tofu, bo dzisiaj w promocji przy zakupie dwóch w Biedronce wychodzi po 17 zł za kilo, także wiecie, no to chyba pierś z kurczaka tyle kosztuje. Nawet nie wiem, może już tak dawno nie kupowałam, że nie wiem, jakie są obecnie ceny. Więc warto wziąć zapas, warto sobie zamrozić, a mi się to też tym bardziej przyda, że właśnie jak będę robiła te moje sejtanowe kotlety, to właśnie do nich też jest tofu. To też wzięłam sobie, już Wam kiedyś to pokazywałam, bardzo mi smakują te pierożki takie z warzywami. I akurat dzisiaj też były w Lidlu, więc od razu wzięłam, bo są naprawdę bardzo smaczne, troszkę masełkiem można je polać i super. I mamy jeszcze śmietanę, kremówkę, dlatego że właśnie z tymi kurkami chcę zrobić jakiś taki sos kurkowy do właśnie, zobaczymy, bo ja to bym najchętniej zrobiła właśnie do tych moich sejtanowych kotletów, ale jeżeli mój partner będzie wolał z mięsem, to proszę bardzo, tylko że wtedy musi sobie to sam zrobić. Bo ja jakoś tak nie mam ochoty. Wiecie, już nie kupuję surowego mięsa tak długo, że trochę mi się go nawet nie chce, szczerze mówiąc, dotykać. Także to jego decyzja. I mamy serki waniliowe, dlatego że po pierwsze on bardzo lubi, młoda bardzo lubi i jeszcze oprócz tego znalazłam taki przepis na Ania gotuje na naleśniki właśnie z tych serków waniliowych. Mam pewne obawy, bo trafiłam na kilka komentarzy, że ciężko troszkę wychodzą te naleśniki, ale spróbujemy może jakąś taką niewielką porcję na próbę. No i oczywiście jak on wraca, to mamy, musi być mleko bez laktozy, dwie butelki. No i wzięłam też jajka, wyjątkowo takie większe opakowanie. Miałam wziąć 10, ale te akurat były w bardzo dobrej cenie, bo były za dyszkę. No a wiecie, jajka długo postoją w lodówce, także nie było co się zastanawiać. I to już mamy wszystko. No i w tym tygodniu na śniadanie w poniedziałek robimy sobie właśnie te kruasanty. Kruasanty będą dlatego, że mam otwarty słoik pesto w lodówce z zeszłego tygodnia i Wam pokazywałam w moim filmie o pesto, że właśnie jakie robię z szynką, jakąś serem, z rukolą właśnie i w tym tygodniu chcę to zrobić z tym serem korycińskim, który kupiłam w zeszłym tygodniu, a młodej może, jak będzie chciała, to jej tam zrobię jakoś na słodko. Mam te jeszcze te masła takie orzechowe, w tym czekoladowe, więc może z tym sobie zje, bo nie było, obiecami, że kupimy te jej ulubione croissanty z czekoladą, ale nie było akurat. Na lunch chcę rozmrozić sobie pizzę, którą robiłam też w zeszłym tygodniu, nie, jeszcze dalej, dwa tygodnie temu, tą taką pizzę na spodzie z jogurtu greckiego, której wyszło trochę za dużo, więc pomroziłam w takich już po prostu pokrojonych trójkątach na jakąś taką szybką przekąskę. No i właśnie pomyślałam sobie, że do tego zrobię sobie może właśnie tą rukolę, skoro już będę chciała ją do jak największej liczby rzeczy używać. I jeszcze, tak sobie myślę, mam resztkę fasolki szparagowej, więc może sobie upiekę tą fasolkę w airfryerze, bo bardzo ją lubię w tej wersji i po prostu zjem do tej pizzy. W sensie jako taki dodatek obok, żeby po prostu było jakieś warzywo. Czy to pasuje? Nie ma to wielkiego znaczenia. Pizza jest dobra, pieczona fasolka szparagowa jest dobra, więc tak naprawdę wszystko pasuje. I tutaj miał być makaron z pesto.
właśnie, żeby dalej zużywać to otwarte opakowanie, ale z tego rezygnujemy, dlatego że został mi obiad z wczoraj, bo wczoraj miałyśmy zrobione coś takiego, że ja dla siebie chciałam zrobić właśnie z tych kurek taki sos do seitanu. Znalazłam w zamrażalniku taki jakiś już dosyć stary kawałek seitanu, takiego a la wołowina, i powiem Wam, że on super w ogóle pasował, bardzo to wszystko było dobre. Ja, ponieważ Moda nie może jeszcze jeść grzybów, to też nie pomijałam dodatku wina w tym przepisie. Normalnie zawsze pomijam, a potem jestem zła, bo Moda i tak nie zjadła, a obiad po prostu nie jest tak smaczny. Ja, ponieważ wina ani generalnie alkoholu za bardzo nie piję, to ja chodzę po prostu do, jak potrzebuję, to chodzę do Żabki po takie malutkie winka, ja nie wiem ile one tam mają, 200 czy 300 ml, coś takiego, i właśnie wtedy, żeby nie musieć tego zużywać na siłę. I skoro Moda nie jadła ze mną tego mięsa w sosie kulkowym, to dla niej miałam pierogi. Mówiłam Wam już jakiś czas temu, że miałam zamrożone ciasto na pierogi, więc to ciasto rozmroziłam i muszę powiedzieć, to jest w ogóle super opcja. Fajnie mieć gotowe ciasto na pierogi, od razu idzie to szybciej. Przepraszam, no bo nie jest to jednak, pierogi to nie jest najszybszy obiad, a jak już ciasto jest gotowe, także następnym razem, jak mnie znowu coś weźmie na robienie pierogów, to myślę, że w ogóle sobie zrobię specjalnie większą porcję i połowę zamrożę, żeby wtedy następnym razem było szybciej, bo naprawdę fajnie, nie było problemu, dobrze się pracowało z tym ciastem. Także właśnie dla Młodej, ponieważ miałam jej zrobić z serem takie na słodko, bo to są po prostu takie, które wiem, że ona zje, i no nie chciało mi się ryzykować i kombinować i wymyślać, tylko poszłam w pewniaka, ale ponieważ została mi resztka jagód, to jeszcze dorzuciłam jej do tego sera jagody. Była zachwycona i właśnie wyszło idealnie, ponieważ dla niej została idealna porcja tych pierogów na dzisiaj, dla mnie została idealna porcja tego sosu i tego mięsa, także świetnie, dzisiaj nie ma gotowania. Na jutro na śniadanie chcę zrobić omlet warzywny z tofu, mam takiego nowego e-booka z przepisami, więc będziemy sobie testować. Ten krem z pomidorów też mi został z zeszłego tygodnia, to jest ten krem taki w słoiku, który kiedyś kupiłam, on tam ma chyba termin jeszcze ho, ho, ho. To też nie zrobiłam jeszcze, czyli to curry kokosowe z mango. I kolejna rzecz, to miałam chyba robić ze 2 tygodnie temu, ale w końcu jakoś też nie zrobiłam, bo upiekłam tego batata do czegoś innego po prostu, więc gofry z batatem i myślę, że w takiej wersji z garam masala zrobimy. Mam też w zamrażalniku jedną porcję zupy szparagowej, którą kiedyś robiłam, więc to sobie teraz rozmrożę. Tutaj chcę zrobić tofu w takim sosie miodowo-czosnkowym i do tego ryż smażony z jajkiem. Tu właśnie będą te naleśniki z serka waniliowego, tutaj te ciastka francuskie, o których Wam mówiłam. No i tutaj liczę, że pójdziemy coś zjeść na mieście. Także wpisałam już, żeby było, też na moim planie na lodówce jest, żeby po prostu było widoczne, że to jest delikatna sugestia, że musimy coś zjeść na mieście, bo ja nie będę w ten dzień gotować. Na śniadanie chcę spróbować zrobić pastę z makreli z olejem lnianym, bo znalazłam taki przepis, a ja nieustannie szukam pomysłów na zużywanie oleju lnianego, który jest bardzo zdrowy i powinno się go jeść, ale ja nie wiem z czym i jak. W ogóle jak macie jakieś pomysły, to dajcie mi znać w komentarzach. Bardzo chętnie wszystko przyjmę. Makreli nie mam, ponieważ właśnie pomyślałam sobie, że nie wspomniałam Wam, że w tym tygodniu jeszcze też na pewno pójdę na zakupy, bo właśnie chcę pójść do tego warzywniaka i chcę przed przyjazdem mojego partnera jeszcze kupić mu tam różne rzeczy, które on lubi, właśnie z tych nawet troszkę takich lepszych, droższych sklepów. No i właśnie w tym jednym ze sklepów powinna być wędzona makrela, więc wtedy ją kupię. A jak nie będzie, to będę musiała zmienić plany. I też właśnie sobie pomyślałam, że dla już nas wszystkich, jak będziemy w komplecie, to byśmy zrobili sobie pierogi z jagodami. Chcemy po prostu na maksa wykorzystywać te sezonowe owoce, bo właśnie mój partner często niestety jego omijają różne rzeczy, przez to, że na tak długo wyjeżdża, także są, to bierzemy. Tylko tutaj już właśnie musiałabym zrobić ciasto od nowa, ale właśnie no, może zrobię tak, że znowu po prostu połowę zamrożę. Na śniadanie szakszukę z fetą, dlatego że będę miała wreszcie towarzysza do współdzielenia szakszuki. Też właśnie kolejna rzecz, którą pomyślałam, żeby zrobić, to jagodzianki. Mam jeszcze kilka jagodzianek zamrożonych, ale pomyślałam sobie, że jeżeli będę w stanie kupić jagodzianki świeże, to zrobię z tych świeżych i te sobie zjemy, a te zamrożone będą czekać na następną okazję, bo tak jak mówię, no póki są te jagody, to chcę korzystać. Tutaj na sobotę wymyśliłam burgery z sejtanu, bo właśnie wczoraj, jak przetrząsałam zamrażalnik, to znalazłam jeszcze kilka tych sejtanowych kotletów burgerowych takich. Musiałabym tylko zobaczyć, czy mam jeszcze bułki, no ale to bułki w razie czego się szybko upiecze, to nie ma problemu. Na śniadanie, ponieważ to jest też coś, co mój partner bardzo lubi, czyli huevos rancheros, czyli to taka tortilla,
Oczywiście zrobię tą moją, którą mam zamrożoną i która szybko idzie, więc niedługo trzeba będzie uzupełnić zapasy, ale to się, ponieważ robi bardzo szybko i bardzo wygodnie, to nie ma problemu. Także to jest taka tortilla podpieczona, na to jest pasta z fasoli, na to jest jeszcze boczek. Boczek akurat mam zamrożony, więc nie ma problemu. Awokado, awokado zresztą też mam zamrożone. Coś tam jeszcze jest? A, taka sałatka powiedzmy z pomidorów i czerwonej cebuli. Bardzo dobre. I do tego jeszcze jajko sadzone, no właśnie. Tutaj jagodzianki dalej. No i w ogóle tak sobie wymyśliłam ostatnio, żeby troszkę wspomóc moje opróżnianie zamrażalnika, że będę co tydzień w jeden dzień po prostu wpisywać coś z zamrażalnika. Nie planować konkretnie, żebyśmy mieli też taki jeden dzień, jak nam coś wypadnie, będziemy chcieli zjeść coś na mieście, coś sobie zamówić. Tak po prostu, żeby jeden dzień był taki, że nic nie planuję i po prostu zawsze, u nas w zamrażalniku zawsze się coś znajdzie. Najwyżej zrobimy jakiś obiad taki, że każdy będzie miał coś innego, ale coś zawsze wymyślimy. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem.